To jest Dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy TOK FM, Wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z. Witamy w podcaście Dzieje się, w którym jak co tydzień podyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w polskiej polityce. Ze mną są Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM. Karolina Lewicka, Radio TOK FM. Mariusz Gierszewski, Radio Z. I Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dziś, jak co tydzień, nie zabraknie nam tematów. Głównie będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich i o prekampanii, która jest w pełnym już pędzie. Natomiast dzieje się tak dużo, że myślę, że będzie ciężko nam to wszystko uporządkować, bo to jest chyba po to robimy cały ten podcast, żeby właśnie łapać takie momenty, kiedy tak niesamowicie rzeczy dużo dzieje się naraz. Więc ja miałem plan, żeby zacząć od Platformy, ale proponuję, żebyśmy jednak zaczęli od PiSu i od prawyborów, które się nie odbędą, słuchajcie. Ale tydzień z prawyborami mieliśmy, ponieważ publikacja niezależnej.pl to był 18 października, czyli zeszły piątek, i od tego czasu nieustannie dyskutowaliśmy o tym, czy te prawybory się odbędą. Przyznam się szczerze, że jak usłyszałam hasło prawybory w Prawie i Sprawiedliwości, to pomyślałam sobie, że to jest bardzo ekstrawagancki pomysł, zważywszy na charakter tego ugrupowania. Przecież wszystkie kluczowe decyzje kierunkowe podejmuje prezes Kaczyński po konsultacji z gronem swoich najbliższych współpracowników, i ta demokratyzacja Prawa i Sprawiedliwości była podejrzana, i pomyślałam sobie, że może po prostu Jarosław Kaczyński nie wierzy w zwycięstwo swojego potencjalnego kandydata, stąd też chce podzielić się odpowiedzialnością i scedować te decyzje na struktury partyjne. No to nie była oczywiście demokratyzacja żadna, bo jeżeli by się prawybory odbyły, to one by były pod ścisłą kontrolą, to znaczy startowaliby kandydaci, których Jarosław Kaczyński wskaże, a urny pojechałyby na Nowogrodzki i tam policzono by głosy, więc to by było pod ścisłą kontrolą. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast te prawybory prawdopodobnie zostały zaplanowane w pierwszej fazie, bo to pojawiło się w czwartek 17 października na tak zwanym PKP-ie, czyli Prezydium Komitetu Politycznego. One były między innymi po to, żeby Jarosław Kaczyński bezproblemowo przeforsował Przemysława Czarnka, który jest bardzo popularny w pisowskim elektoracie. I to zostało zrobione w ten sposób dlatego, że było wiadomo, iż frakcja Mateusza Morawieckiego po prostu postawi weto, nie będzie chciała Czarnka. Ta frakcja uważa, że Czarnek, będąc kandydatem, bardzo się umocni w PiSie, będzie chciał sięgnąć po przywództwo, a tymczasem chciałby to zrobić nie kto inny, tylko Mateusz Morawiecki. I Kaczyński zaplanował to w ten sposób, że wystartuje Czarnek i dajmy na to Bocheński. Czarnek wygra. Wszystko będzie zaplanowane, policzone mniej więcej, a Morawiecki zostanie wykluczony, ponieważ Kaczyński powiedział Morawieckiemu, no niestety rząd nie miał dobrej pasy, Polski Ład i te wszystkie rzeczy, masz duży bagaż, nie będziesz startował. A Morawiecki liczył, że wystartuje, bo sytuacja jest taka, że nawet jakby Kaczyński wskazał kota, to elektorat PiSu na niego zagłosuje, więc nawet jakby ktoś nie lubił Morawieckiego, to by na niego zagłosowali, on by się wzmocnił. Kaczyński wymyślił, że właśnie zbajpasuje Morawieckiego w ten sposób, że będą te prawybory, wiadomo, że je wygra Czarnek. Problem tylko polega na tym, że jednak frakcja Morawieckiego się postawiła i Morawiecki powiedział, kochani, jeżeli startuje Czarnek, to ja też. No i problem się wtedy pojawił realny, bo jak mi powiedział jeden polityk PiS, starcie Czarnka i Morawieckiego oznacza, że nie zostanie kamień na kamieniu. Czyli, że ta rywalizacja będzie tak ostra, że potem tak, nie będzie komu prowadzić kampanii temu zwycięskiemu kandydatowi, ale z drugiej strony myślę sobie, że Czarnek w starciu z Morawieckim też miałby większe szanse jako faworyt Jarosława Kaczyńskiego niż Morawiecki, ponieważ to Czarnek jest pupilem struktur Prawa i Sprawiedliwości. Jest niesamowicie popularny, ma zresztą taki charakter, typ biesiadny, fraternizujący się, mieszkający w hotelu sejmowym, często spotykający się z posłami Prawa i Sprawiedliwości, nawiązujący te bliskie kontakty i relacje. I potem, kiedy dochodzi do czegoś takiego jak prawybory, to właśnie inwestycja w ludzi się zwraca, tak? Więc być może faktycznie ta rywalizacja byłaby zażarta i potem struktury byłyby tak podzielone, że ta część Morawiecka nie chciałaby działać na rzecz Czarnka, ale myślę, że Czarnek nie miałby
tutaj żadnych przeszkód, żeby też te nominacje w prawyborach uzyskać. Tylko jedno zdanie oddam głos Mariuszowi, bo chciałam tylko powiedzieć, że ja myślałam, że Morawiecki by nie chciał jednak ostatecznie z Czarnkiem startować. Właśnie z tego powodu, o którym mówię, że prawdopodobnie by to przegrał. Ale dzisiaj rano rozmawiałam z rozmaitymi osobami i powiedziały nie, Morawiecki będzie startował, jeżeli będą prawybory i jeżeli będzie Czarnek. No, dziewczyny powiedziały już tutaj prawie wszystko. Rzeczywiście rozmawialiśmy o tym już też tydzień temu i ten pomysł prawyborów wydawał nam się absurdalny i nie przylegający do tego, jak przez lata działa Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Zgadzam się też z tym, co powiedziała Karolina, że Czarnek jest w tej chwili najpopularniejszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, że posłowie PiSu, jak jadą do siebie w region na spotkanie z wyborcami, to zabierają jak maskotkę tego Czarnka, bo on daje nadzieję. On daje nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość dalej żyje, że działa. On rzeczywiście jest w takim uderzeniu politycznym. Jest bardzo niebezpieczny po prostu dla innych polityków, innych frakcji w tej chwili. Jeżeli zostanie wystawiony, będzie miał naprawdę duże szanse, no ale o tym to jeszcze możemy porozmawiać. Platforma Obywatelska byłaby zadowolona, jeżeli konkurentem kandydata Koalicji Obywatelskiej byłby Przemysław Czarnek. Usłyszałam od polityka bardzo prominentnego i blisko współpracującego z Donaldem Tuskiem, że oczywiście każdy kandydat PiSu to jest poważna figura i każdą kandydaturę należy poważnie traktować, więc tutaj żadnego bagatelizowania nie ma, ale że Czarnek byłby korzystny dlatego, że ma bogatą przeszłość polityczną i bardzo dużo rzeczy, którymi można go obciążyć. I że w związku z tym ta kampania negatywna mogłaby zostać przez Koalicję Obywatelską rozkręcona na dużą skalę. Poczekaj, kto nie ma takiego bagażu? Myślę, że u każdego polityka, Czarnek jakby się chciało, to Wille można plus. By znaleźć. Po drugie, Platforma nie potrafi prowadzić negatywnej kampanii. Jest nieudacznikiem, jeżeli chodzi o ten obszar. Za to PiS jest mistrzem. PiS jest mistrzem. To po drugie. No, po trzecie, Czarnek ma szansę ściągnąć elektorat Konfederacji, bo był blisko Solidarnej Polski, bronił Bosaka w Sejmie i tak dalej. A ja słyszałam, że także część elektoratu PSL-u, że były takie kalkulacje w PiS-ie, że Czarnek przyciąga nie tylko elektorat Konfederacji kluczowy, konserwatywny ten ale że także część wyborców PSL-u może pozyskać w drugiej turze. Poczekajcie, tutaj głos przeciwko Czarnkowi, bo widzę, że wy wszyscy jesteście Czarnkowcami. Tym Czarnek. tam jest inny problem, znaczy myślę, że Czarnek by bardzo się nie mobilizował elektorat anty. Ale oczywiście, że tak. Więc jakby to nie jest to, wydaje mi się, że to nawet nie trzeba jakiejś bardzo intensywnej, negatywnej kampanii prowadzić. Wystarczy, że po prostu jest tam Przemysław Czarnek i jakby on jest rzeczywiście symbolem tego PiS-u. Dwa, jeżeli chodzi o tą Konfederację, to wydaje mi się, że jednak ten Czarnek jest bardzo, bardzo pisowski. I ja słyszałem, i ja to kupuję, że z tych dwóch kandydatów, Czarnek-Nawrocki, to Nawrocki jest dużo lepszym kandydatem, jeżeli chodzi o łowienie w tym elektoracie konfederackim, bo ten Nawrocki jest trochę z innego porządku. On jest kandydatem szeroko pojętej prawicy w Polsce. A Czarnek jest jednak mimo wszystko bardzo silnie pisowskim kandydatem, a jednak wyborcy Konfederacji, szczególnie wolnościowcy, raczej za Czarnkiem by nie poszli, więc ja nie mam takiej łatwości, żeby mówić, że Czarnek jest świetnym kandydatem. Ale jeżeli chodzi na o... Nowogrodzką docierają ponoć kolejne materiały dotyczące pana doktora Nawrockiego i ludzi, którymi zdjęcia, się tak? otaczał. Tak, i zdjęcia otacza. Z panami wytatuowanymi. No właśnie. Tak też. Ale... No, przeszłość barna, ale ja się zastanawiałam, wiesz, nad tym Czarnkiem, bo oczywiście ja nie chcę przesądzać, jaka będzie ostatecznie decyzja, czy to będzie Czarnek, czy może Karol Nawrocki, czy ja też nie uważam, żeby wykluczeni byli ostatecznie tak na 100% tacy politycy jak Bogucki czy Bocheński. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zresztą to, co Kaczyński sam mówił na konferencji prasowej, że oni przebadali tych wszystkich kandydatów i po prostu wyszło im, że tak jest ni to, ni sio. To znaczy... Że równo wypadają. Równo w zasadzie wypadają i w żaden nie ma żadnych przewag. A jednak Jarosław Kaczyński też ma swoje emocje. I to, co sądzi Kaczyński, to jak odbiera rzeczywistość, to bardzo dobrze reprezentuje właśnie Przemysław Czarnek. I wystawienie takiej osoby jak Nawrocki, czy Bocheński, typu piękny, okazały, przystojny, z rodziną i językami, to mogło być dobre w 2015 roku, kiedy się wystawiło Dudę przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu. Bo z Komorowskiego PiS uczynił takiego obciachowca, człowieka przeszłości i tak dalej. Udało się to zrobić.
zrobić w kampanii wyborczej. Z Trzaskowskim tego się nie da zrobić. To jest zupełnie innego rodzaju kandydat. I wydaje mi się, w każdym razie tak wynika z moich rozmów, że Kaczyński zaczął się skłaniać do takiej tezy, że ta wersja Duda 2.0 nie zadziała tutaj, że to nie jest pomysł, że trzeba postawić na skrajną polaryzację, na taką dwubiegunowość, że konfederaci i tak zagłosują na kandydata PiS w drugiej turze, że nie ma co dbać o centrum, tylko trzeba zadbać o to, żeby Konfederacja dalej nie rosła w sondażach, bo urosła. No bo jak PiS wprowadził 360 tysięcy ludzi z Azji i Afryki przez w trakcie swoich rządów, to ci wyborcy prawicowi, tacy antyimigranci, antyunijni mogą mówić, no kto tu jest wiarygodny w tej sprawie? No raczej Konfederacja. Centrum jest u nas zagospodarowane już przez Koalicję Obywatelską i częściowo Lewicę, więc tak jak mówisz, to tutaj oni muszą szukać na prawo. Zupełnie na prawo. A do centrum idzie jeszcze Szymon Hołownia, który ostatnio złożył taką deklarację, że on jest w centrum, z centrum się nie rusza i że centrum będzie chciał tak zagospodarowywać. Ale ja myślę, że... Przepraszam, tylko jedno zdanie. Kaczyński nie lubi tej kampanii takiej idącej w stronę centrum. To mu przeszkadza. On kiedyś powiedział, że cnotę człowiek stracił, a rubla nie zarobił. Tak jak był, chciał być taki centrowy w czasie kampanii prezydenckiej w 2010 roku. On tego nie lubi. On właśnie lubi taką kampanię w stylu, to lubi, ale kampania prezydencka to jest 50% plus jeden trzeba zebrać. Ale ja myślę, że kluczowe jest to, co powiedział Andrzej o mobilizacji i demobilizacji. Bo obie strony, czyli i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość zdają sobie sprawę, że do tej drugiej tury przejdą ich kandydaci, że wtedy ta polaryzacja będzie już na pełną eskalę i że trzeba będzie walczyć o każdy głos i że te wybory rozstrzygną się właśnie w oparciu o to, kto zdoła zmobilizować jak najskuteczniej swoich i zdemobilizować elektorat przeciwnika. I tutaj wracamy do tego Czarnka. Tak, myślę, że Czarnek byłby taką figurą, która zapędziłaby elektorat koalicji 15 października do urn. Wystarczy przypomnieć tylko kilka jego aroganckich, obelżywych wypowiedzi, tak? I wtedy larum grają, więc będą wyborcy się masowo garnąć do urny. I to jest argument frakcji Morawieckiego, bo to właśnie ludzie Morawieckiego mówią prezesowi. Nie stawiajmy na Czarnka, bo efekt będzie taki, że on tylko zmobilizuje ludzi, żeby poszli głosować na Trzaskowskiego i żadnych korzyści nie będziemy mieli z tego. I być może frakcja Morawieckiego odniesie sukces, to znaczy ta koncepcja z Czarnkiem upadnie. Więc ja wam powiem, że moim zdaniem fakt, że nie ma prawyborów, to kończy temat Przemysława Czarnka jako kandydata. To znaczy, jeżeli miał być Czarnek i miał być prawybory, to teraz jak nie ma prawyborów, to nie ma Czarnka. Bo nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie zorganizowaliśmy tych prawyborów. Ta frakcja Morawieckiego pokazała swoją siłę, a Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, słuchajcie, no jednak Przemysław Czarnek. Nie, no, nie macie tak, nie zgadzam się. Nie? Nie zgadzam się. To znaczy, to ja mam takie pytanie, zanim Mariusz zacznie odpowiadać. Czy zakładamy, że Prawo i Sprawiedliwość może za kilka tygodni pokazać nam takie nazwisko i takiego kandydata, który nas kompletnie zaskoczy, który do tej pory nie występował na giełdzie nazwisk i który zrobi efekt wow? Może. Raczej z tym się zgodzimy, że to jest wszystko możliwe. Tak jak powiedziałeś, na samym końcu to są emocje Jarosława Kaczyńskiego, tak? I jego decyzja. I tutaj może się coś takiego pojawić. Natomiast co do... O co pytałeś? Przepraszam. Nie, ja mówiłem, że nie ma prawyborów. Czy Czarnek jest skończony? Uważam, że nie jest skończony. Bynajmniej w tej chwili wszystkie te figury są nadal w grze i mają równorzędne szanse. Więc nie widzę tutaj na razie, żeby postawić taką tezę, jak tak? Coś a nie, to jest zamknięto. Jeszcze jedno zdanie tylko. Bo wystawienie Czarnka spowoduje to, że frakcja Morawieckiego cały czas będzie straszyła, że po wyborach prezydenckich po prostu pójdzie swoją drogą polityczną. I takie groźby są kierowane. I to, co Dworczyk powiedział w TVN24, i to, co napisał Konrad Szymański w Rzeczpospolitej, to miały być takie sygnały. Ja nie twierdzę, że oni te groźby zrealizują, bo tutaj Ja wam powiem więcej. Ja myślę, że frakcja Morawieckiego może zrobić coś innego. W sensie oni mogą popchnąć tak zwanego kandydata trzeciego i wpuścić kandydata trzeciego. To znaczy... Czyli niezależny kandydat.
niezależny kandydat. Słuchajcie, ale w tym kontekście mówiono, to od razu powiedzmy, o Dorocie Gawryluk, która mogłaby zostać poparta przez środowisko Morawieckiego, ale także przez środowisko Andrzeja Dudy. Bardzo cicho i w rękawiczkach, ale oczywiście, tak. Są pewne informacje, które potem są oczywiście w różnych plotkach dalej rozpowszechniane, że frakcja Morawieckiego już jakby przygotowuje się do, albo chce mieć to rozwiązanie w zanadrzu, to wyjście, poprzez pewne przygotowania gospodarcze, czyli ludzie Morawieckiego są w jednym z banków, ludzie Morawieckiego są w KNF-ie, ludzie Morawieckiego trzymają rękę finansową nad paroma jeszcze instytucjami i że to jest przygotowanie właśnie do wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości ewentualnego, więc takie informacje, że oni mają to rezerwowe wyjście, że mają te drzwi, to można znaleźć takie informacje. Ale jeszcze tylko jedno zdanie w sprawie Doroty Gawryluk, bo oczywiste było, że były przygotowania do kampanii wyborczej, te wielkie billboardy Lepsza Polska, bardzo fajnie to zrobiono, no bo teoretycznie jest to promocja programu, ale to wyglądało jak billboard prezydencki, chyba wszyscy się zgadzamy. I oczywiście Zygmunt Solorz chciał, żeby to było taki rodzaj aktywów, które on tutaj trzyma w zanadrzu. Natomiast moim zdaniem sytuacja diametralnie się zmieniła i wydaje mi się, że ten projekt Dorota Gawryluk na prezydenta jest nieaktualny z tego prostego powodu, że trwa spór między dziećmi a Zygmuntem Solorzem i konstrukcja tych biznesów jest taka, że dopóki sąd w Liechtensteinie nie orzeknie, co się wydarzy z fundacją rodzinną Solorza, bo pytanie jest takie, czy sukcesja została odpalona skutecznie, czy nieskutecznie i sąd w Liechtensteinie będzie musiał to stwierdzić. Na razie to wszystko jest zamrożone, a prezesem Polsatu jest syn Solorza, Piotr Żak. I on nie może być w tej chwili odwołany z tej funkcji prezesa Polsatu, dlatego że tę decyzję podejmuje ta rodzinna fundacja bezpośrednio. Nie Rada Nadzorcza, tylko ta fundacja rodzinna. I tylko... Ale odnotowałeś zmiany, bo są zmiany teraz... Tak, ograniczono jego władzę, ale on nadal jest prezesem Polsatu. I to utrudnia bardzo realizację całego tego projektu. I ten konflikt utrudnia. W związku z tym ja myślę, że na razie takiego wariantu nikt nie przewiduje, dopóki ten spór się nie rozstrzygnie. Także dlatego, że dzieci, co tu dużo mówić, nie są, dzieci Zygmunta Solorza, nie są entuzjastami Prawa i Sprawiedliwości. To poczekaj, jeszcze dodam jedną rzecz, że zgłoszenie czy wysunięcie tej kandydatury Gawryluk było częścią pewnej gry gospodarczej Solorza z Tuskiem, który próbował coś na tym ugrać. Więc jakby w tej chwili już tej gry nie ma, więc prawdopodobnie ten projekt też został już zawieszony. No to jest pytanie, czy to nie jest tak, że gra jest zawsze, ale... Zgadzamy się, że konflikt utrudnia realizację tego projektu. Zgadzamy się. Nie. Ja w ogóle myślę, że w tym momencie to niekoniecznie musi być Dorota Gawryluk. To chodzi o to, że jeżeli PiS wystawia Czarnka, to Morawiecki nie musi wychodzić, to znaczy Morawiecki cały czas może szachować Jarosława Kaczyńskiego, że jego frakcja wystawi na przykład Jacka Siewierę, tak? Mm-hmm. I na przykład przekonają PSL, żeby PSL poparł Jacka Siewierę, na przykład. Nie wiem. A Władysław Kosiniak-Kamysz ma dobre stosunki. Ale chyba pamiętamy, co Jarosław Kaczyński, nie wymieniając nazwiska, powiedział na temat Jacka Siewiery. Powiedział, że w zasadzie on jest ze środowiska WSI. Na kontrze do Czarnka. W sensie chodzi mi o to, że jeżeli PiS idzie na ostro i wystawia Czarnka, a Morawiecki się temu sprzeciwia, to może się pojawić trzeci kandydat, tak? Dorota Gawryluk, Jacek Siewiera, Raimund Andrzejczak. No dobrze, ale to jest przepis Krzysztof na katastrofę, tak? To jest mój argument za tym, że to nie będzie Czarnek. Natomiast, słuchajcie, mam inne pytanie. Czy nie macie tak, że jeżeli to byłby Czarnek, to było de facto oddanie partii w ręce Przemysława Czarnka? Znaczy Jarosław Kaczyński odpala sukcesję prawie niczym Zygmunt Solorzak, to znaczy robi ruch, w którym daje bardzo silny mandat politykowi, który dostaje, powiedzmy, nie wiem, 9 milionów głosów w drugiej turze, przegrywa. Ma 48%, no ale jednak ma tą miłość, to znaczy to jest to, co się stało z Trzaskowskim w 20, tak? W sensie lud platformerski pokochał Trzaskowskiego, bo Trzaskowski przegrał, oczywiście to było ukradzione, niesprawiedliwe i to był nasz kandydat. I że to jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, niesymetryzując, jakby odwrócono tą sytuację, ukradli nam te wybory, mieli telewizję publiczną, tak, ciągali nas po prokuraturach. Nasz Przemysław Czarnek walczył o Polskę, przegrał w nierównej walce. W sensie nie macie tak, że ale to jest który oddanie to jest partii? Polityk w ostatnich latach, o którym dyskutujemy, że on może przejąć Prawo i Sprawiedliwość od Jarosława Kaczyńskiego i któremu
to już z rzędu politykowi się nie udaje. Ale nie uważacie, ja nie mówię, że on teraz przyjmuje. Ja mówię, że on miałby niesamowicie silny mandat. Nie, no to jest argument Morawieckiego, że taka groźba istnieje. Oczywiście prezes to odrzuca w tym sensie, że prezes uważa, że będzie rządził jeszcze bardzo długo PiS-em. On nikomu nie zamierza oddawać władzy. Pamiętajcie, że jesienią 25 roku będzie kongres. Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że wystawi swoją osobę na kolejną kadencję na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli prezes się wystawi, to oczywiście zostanie wybrany. Nie zapominajmy, że PiS to jest prywatna partia Jarosława Kaczyńskiego i nawet regulacje statutowe uniemożliwiają jakiekolwiek przejęcie władzy bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Tak, jeżeli Kaczyński będzie chciał komuś oddać partię, to może to zrobić, ale bez zgody Jarosława Kaczyńskiego tej partii przejąć się po prostu nie da. Poza tym zaraz są wybory tam na dole w partii, w PiSie i one pokażą tak naprawdę, teraz, prawda? Tak, kto jest tam silny. Od tego weekendu się zaczynają. Więc ja myślę, że jednak tacy wytrawni gracze jak Błaszczak czy Sasin, no nie oddadzą tej partii, nawet jeżeli Czarnek zrobiłby nie wiadomo jaki kosmiczny wynik. No ja nie wiem, jakie on ma zdolności gier tych politycznych wewnętrznych, ale wiem, że tamci to potrafią i robią to od X lat, tak? Czyli nie macie tak, bo ja tak mam. To znaczy, że ten kandydat to jest rzeczywiście pole position w wyścigu o sukcesję. Nie, znaczy ja uważam, że to oczywiście bardzo wzmacnia Czarnka i w jakiejś perspektywie może oznaczać, że on będzie chciał sięgnąć po przywództwo. Na pewno. Tylko, że w tej chwili wydaje się jednak, że jest też opór wobec tej kandydatury. W związku z tym wszyscy pobiegną do Jarosława Kaczyńskiego. Kochany Jarosławie, trzymaj nas wszystkich w jedności, bo jak ty odejdziesz, no to się rozpadniemy. Mm-hmm. No i to nas prowadzi do pytania, kogo wystawi PiS? Bo ja mogę zaprosić wróżkę. Tak, właśnie, czarodziejską kulę potrzebujemy. To będziesz wiedzieć. Bo na razie albo to będzie Mariusz Błaszczak, i to jest jakby fatalny kandydat na przegraną, ale jest bezpieczny z perspektywy spójności, spokoju, takiego... I jakby wejdzie do drugiej tury. Wejdzie do tej drugiej. No zrobi to 47%, trudno. Raz albo dwa. I to jest scenariusz, który ja lubię i ja jestem team ten scenariusz, to znaczy królik z kapelusza. No i cisza. Ale kim będzie ten królik? Nie wiem, może. Ja teraz nie mam żadnego pomysłu na nazwisko. Płażyński? Które nie jest nazwiskiem. No właśnie, a moim zdaniem. Bo a słuchajcie... ja słyszałam nazwisko Płażyńskiego już wcześniej i że nie że on też został tak przebadany i to nie działa. Czytam Bochenka z dzisiaj. On mówi tak: są prowadzone w tym momencie badania socjologiczne, różnego rodzaju konsultacje z szeroko pojętym środowiskiem prawicy. Te badania w Polsce są prowadzone przecież od wielu miesięcy. Ale ja nie o badaniach. Ja o konsultacjach z szeroko pojętym środowiskiem prawicy w Polsce. To ja rozmawiałam z byłym senatorem Jackowskim, który w PiSie nie był, ale z list Prawa i Sprawiedliwości startował. Jan Maria Jackowski był gościem wywiadu politycznego i on też potwierdził te informacje, które teraz przekazuje rzecznik Bochenek, że słyszy, że pewne środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością próbują uczestniczyć też w tej, jak to prezes nazywa, operacji wyłaniania kandydata i lobować za różnymi nazwiskami, ale te nazwiska, słuchajcie, na razie się nie pojawiają. To znaczy ja nie słyszałam żadnego innego nazwiska poza tymi, o których dyskutujemy już od wielu tygodni i które są nazwiskami ściśle partyjnymi. No bo moim zdaniem ten królik z kapelusza będzie nazwiskiem, którego my nie znamy. W sensie, albo znamy, ale nie w sensie, że tak, to jest takie może właśnie... Może tak być, dlatego ja się trochę też boję wróżyć, ale powtórzę jeszcze raz, jestem przekonana, że emocjonalnie Kaczyńskiemu najbardziej odpowiada Czarnek. Ale nie wiem, czy może się wycofa z tego, ale w tej chwili to jest coś, co mu emocjonalnie najbardziej leży. Dobrze, to słuchajcie, zróbmy przerwę w polskiej polityce i porozmawiajmy przez krótką chwilę o amerykańskiej polityce. I moje pytanie do was brzmi, zakładając, że wybory amerykańskie za tydzień i parę dni wygra Donald Trump, to jaki to ma wpływ na polską politykę, ale przede wszystkim jaki to ma wpływ na decyzję o wystawieniu kandydatów i jak to właśnie gra na tą decyzję pisowską? Znaczy, czy uważacie, że to jest nowa dynamika, czy w ogóle macie tak, że to jest zupełnie inny porządek? I nie ma... Żadna? Żadne. No, jeżeli wygra Trump, powiedzmy, przyjedzie do Polski, no bo ma jakiś, jak to mówi młodzież, przelot z prezydentem Dudą, tamten przedstawi mu, albo zrobi sobie zdjęcie. Nie, zrobi sobie zdjęcie z kandydatem PiSu i co? I to spowoduje, że jakiś elektorat przepłynie jednak w tą stronę i że coś podejmą decyzję? No nie będzie miało żadnego wpływu. Ja muszę
tutaj odejść od PiS-u w kierunku Koalicji Obywatelskiej, bo ponoć Radosław Sikorski wiąże jakieś nadzieje z wynikiem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, gdyby wygrał Trump, to może pojawiłaby się taka... Oczywiście pojawiłaby się duża obawa związana z jego prezydenturą, więc może pojawiłaby się potrzeba kandydata, który bardzo silnie stawiałby na kwestie bezpieczeństwa. A teraz jest tak, że Rafał Trzaskowski jest postrzegany bardziej jako polityk miękki, nie taki zdecydowany. Nowoczesny oczywiście, taki modernizujący, ale nie kojarzący się ściśle z tematami wojennymi, militarnymi, bezpieczeństwa. Tymczasem, jak wszyscy zauważyliśmy, Radosław Sikorski gra w ostatnim czasie, promując swoje nazwisko w tej grze wewnętrznej, właśnie na tych wątkach. Na przykład kwestia zlikwidowania rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Konsultowałam tę sprawę w różnych miejscach. Sam Radosław Sikorski był pytany przez swoich kolegów partyjnych, dlaczego właśnie w tym czasie podjął taką decyzję i ich zdaniem nie potrafił tego przekonująco wytłumaczyć, co oznacza, a wszyscy tak myślą, łącznie z MSZ-em, oczywiście to było oficjalnie. Chodziło o to, żeby był hashtag Radek pogonił ruskich. Tak, no chodziło właśnie o to, że to się wpisywało w jego kampanię wewnętrzną, bo Radosław Sikorski uważa, jak usłyszałam od polityków Platformy Obywatelskiej, że ma szansę w tym wyścigu, nie odpuszcza i cały czas walczy, więc być może jemu Trump mógłby faktycznie pomóc. Chociaż na to samo poletko bezpieczeństwa ostatnio zaczął wchodzić Rafał Trzaskowski. Była ta akcja Bezpieczna Warszawa, także Rafał Trzaskowski na spotkaniach w Polsce opowiadał o priorytetach polskiej prezydencji. Ja już widziałam pismo rządowe, jakie będą te priorytety i te priorytety, których będzie 6, wszystkie zaczynają się od słowa bezpieczeństwo. A tam nawet chyba wskoczył 7 o cywilnym, o bezpieczeństwie cywilnym. Więc jest, ale Dominik, a ty nie masz... Bo ja wam od razu powiem, że ja uważam, że wpływ wyborów amerykańskich i wygrana Trumpa na polską politykę będzie większa niż nam się wydaje teraz. Ale może ty, Dominika, powiedz, no jak więc ty to ja patrzę na to w ten sposób. Rzeczywiście, jeśli chodzi o PiS, to oni liczą na to, iż wygrana Trumpa da im troszeczkę wiatru w żagle i że oni będą mieli poczucie, że być może właśnie uda się załatwić coś takiego, że Trump do Polski przyjedzie, będzie się spotykał z pisowcami, spotka się z Andrzejem Dudą i tak dalej, i że to im bardzo pomoże w kampanii. Na pewno takie oczekiwanie jest. Natomiast mnie się wydaje, że trudno jest przewidzieć wpływ tego wyniku wyborów i wygranej Trumpa na polskie wybory z tego prostego powodu, że jak spojrzymy na wybory parlamentarne, to po jednej stronie mamy, powiedzmy, tam te 8-9 milionów wyborców, a po drugiej stronie mamy 11,5 miliona wyborców, którzy poparli obecną koalicję rządzącą. Sumuję te wyniki, prawda? I teraz na czym problem polega? Problem polega na tym, ile osób z tych 11 milionów pójdzie do wyborów prezydenckich i dokona tego samego wyboru, bo ja nie zakładam, że będą jakieś gigantyczne przepływy z tych 11 milionów do PiS-u albo do Konfederacji, ale zakładam, że część z tych ludzi może zostać w domu. I to jest kluczowym problemem, a nie to, kto wygra w wyborach prezydenckich, jeżeli już spróbujemy szukać proporcji. Choć ja oczywiście nie wykluczam, że wpływ tego wyniku wyborów amerykańskich jakiś będzie. I zwracam jeszcze na jedną rzecz uwagę. Co też Sikorski prawdopodobnie chce wykorzystać, bo nie poddaje się i ciągle o tę nominację w pewnym sensie walczy, moim zdaniem. Otóż Sikorski cały czas podkreśla, właśnie w kontekście wyborów amerykańskich, że on się spotyka ze wszystkimi. On się spotyka zarówno z przedstawicielami demokratów, jak i republikanów. Obstawia rozmaite osoby wokół Trumpa, które doradzają Trumpowi w polityce zagranicznej. Cały czas wrzuca informację, że spotkał się z tym współpracownikiem Trumpa, z tym generałem, z tamtym generałem. I to oczywiście ma jeden cel słuszny, że warto mieć kontakty z przedstawicielami obu obozów politycznych. Z punktu widzenia Polski to jest słuszne.
Ale już zauważyłam jeszcze jedną rzecz, bo o ile Sikorski przez pewien czas dosyć wstrzemięźliwie wypowiadał się na temat tego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem i potem tego kolejnego planowanego, do którego ostatecznie nie doszło, to nawet w którymś momencie Sikorski zaczął mówić, że w zasadzie to dobrze, że Duda spotyka się z Trumpem. Taki przekaz się w którymś momencie pojawił. Więc Sikorski tutaj oczywiście też liczy i kalkuluje w pewnym sensie, że to, iż on zachowuje dystans i dobre relacje z obiema stronami, to jest jego jakaś karta przetargowa w tej walce, moim zdaniem, no już chyba przegranej, ale jednak trwającej nadal o nominację w wyborach prezydenckich. Ja z wielką przyjemnością porozmawiam z Sikorskim, ale jeszcze raz zrobię ten krok wstecz i powiem, że moim zdaniem to jest też o atmosferze. To znaczy, jestem prawie przekonany, że w momencie, w którym wygra Trump, to my się obudzimy w Polsce, w której na czołówkach gazet będzie histeria. W sensie i co więcej, prawdopodobnie ona będzie uzasadniona. Tak? Znaczy zaczniemy się zastanawiać, o Jezus Maria, co się teraz dzieje w Ukrainie. Znaczy myślę, że emocja społeczna się bardzo szybko i bardzo mocno zmieni, bo też my taką mamy rzeczywistość medialną. Tak? I my się do tego przyczynimy. I tak jak mówię, pewnie słusznie. Tak? W sensie obudzimy się w zupełnie innym świecie i mam wrażenie, że my tego nie przepracowujemy teraz. I w tym innym świecie... To może przepracujmy kwestię wojny w Ukrainie. No. Bo jeżeli wygra Trump, no to pytanie, czy zrealizuje ten scenariusz, który zapowiada od wielu miesięcy on i jego kandydat na wiceprezydenta, to znaczy kończymy tę wojnę, szanowni państwo, tak? A kończymy ją w ten sposób, że tam, gdzie stanęła linia frontu, tam przeprowadzamy nową granicę, to co Rosja zajęła, to niech sobie bierze, a resztę Ukrainy będzie odbudowywać Europa. Bo przez 2 miesiące będzie olbrzymia niepewność, bo on nie będzie, on będzie elektem, będą wysyłane sygnały. Ale pamiętaj, że u nas wybory to jest maj, czerwiec. On zostanie prezydentem w styczniu. I być może będzie chciał podejmować jakieś decyzje, które także mogą wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce, ponieważ no, oczywiście będzie potężny strach w naszym społeczeństwie, jeżeli Rosja wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko, a zamrożenie teraz tego konfliktu na linii frontu oznacza zwycięstwo Putina. Tylko słuchajcie, jest tak. Jesteśmy w sytuacji, w której te partie wybierają kandydata. Wszędzie słyszymy, czytamy, rozmawiamy. Wszyscy badają. Wszyscy robią badania. Non-stop wszyscy wszystko badają. Bardzo lubię, że... I wszyscy wiedzą, że kwestie bezpieczeństwa są kluczowe. Badania socjologiczne. Tak? PiS przeprowadza badania socjologiczne. Super. I teraz, w momencie, w którym to się wydarzy, nagle te badania socjologiczne zaczną robić tak. Tak? W sensie nagle się pojawi bardzo silna, stara emocja, ale jakby która wróci z olbrzymią siłą, bo jeszcze do tego będzie potęgowała niepewność, która będzie spowodowana tym, że ten jest prezydentem elektem i my nie wiemy, kogo on weźmie, kto będzie NSA, kto będzie generałem, kto będzie szefem chief of staff. W sensie będzie taka drgawka, ruchawka i wszyscy będą przerażeni. I teraz to, co ja staram się powiedzieć, to, że moim zdaniem to na przykład może wpłynąć na to, że taki Rejmund Andrzejczak stwierdza, że to jest świetny moment, żeby zamachać i powiedzieć, słuchajcie, no jest tutaj taki bardzo poważny, bardzo stateczny generał. Patrzcie, co się wydarzyło w Czechach. W Czechach wybrali... Czyli wojskowy na prezydenta. Wojskowy na prezydenta. I to jest nowa dynamika, który i w to gra Radosław Sikorski, który to wie i to rozumie. I on jakby tym gra. W PiSie moim zdaniem to też może się pojawić. I ten królik z kapelusza może być kimś, kto kiedyś chodził w mundurze. Ja nie mówię, że to będzie... To na pewno nie będzie Andrzejczak, bo tam jest duże niezadowolenie, niechęć do niego ze względu na to, że rzucił tymi papierami. No, nie to ma nie konflikt będzie. Z Błaszczakiem przede konflikt wszystkim. Błaszczak no, jest najbliższym człowiekiem Kaczyńskiego. To nie są, tak? Ale chodzi mi o to, że to jest i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa dynamika, która też wpłynie na... wpłynie na pewno na atmosferę w kraju, a może się przełożyć na wybór tego kandydata. Natomiast rozmawiałem z kimś i teraz jakby patrzę w kamerę i mówię wprost, że to są plotki, które rozsiewa PiS, więc można im ufać albo nie ufać. Ja im nie do końca ufam, ale wydaje mi się, że one są ciekawe i dokładają się do tej atmosfery. To znaczy jest taka plotka, że środowisko Trumpa, to co może zrobić i że to konkretnie J.D. Vance i że toczą się o tym rozmowy, to co może zrobić, to jest zacząć wpływać przez swoje, też przez kanały dyplomatyczne, na PSL, żeby PSL wyszedł z rządu i żeby stworzyć nowy rząd. I że na przykład okazałoby się, że nagle po tej zmianie upada nam rząd. To znaczy ja w to nie wierzę.
Myślę, że PSL w to nie pójdzie, bo to byłby koniec PSL-u. Ale ten PSL-u. Rząd upadłby jeszcze przed wyborami prezydenckimi? Tak. Mhm. Od razu. Bo ja słyszałam o ewentualnej zmianie sojuszy po wyborach prezydenckich, gdyby wygrał kandydat PiS-u. Idzie teraz, idzie na prawicę, jesteśmy w zupełnie innym miejscu historycznym, Donald Trump i Amerykanie mówią tak, Polacy, my was ochronimy, ale potrzebujemy tutaj jednak ludzi poważnych, bo Donald Tusk nie jest człowiekiem poważnym, mąż Anna Applebaum nie jest człowiekiem poważnym, my potrzebujemy mieć poważnego partnera, więc proszę, niech Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie tym ministrem obrony, ale my potrzebujemy tutaj mieć poważnego partnera. Posłuchaj, to ja wspólny mianownik, bo ja też słyszę tylko z innego punktu widzenia o pewnym nacisku na PSL. Ty słyszysz bardziej społeczność. No właśnie. Ja słyszę o nacisku idącym ze służb specjalnych, czyli ze służb pisowskich, które mają rzekomo mieć jakieś kwity, które właśnie zostaną uruchomione na PSL. Myślę, że jeden wspólny mianownik to jest taki, a moim zdaniem to jest ten, tak, jest właśnie nacisk na PSL, żeby coś się tam zmieniło. Tak. Ale to mogę powiedzieć, ja bym chciała dorzucić dwa zdania na ten temat, dlatego że symptomatyczne jest to, że jak pojawiła się informacja, że Zygmunt Solorz zapewniał, iż będzie patronem nowego rządu i Mateusz Morawiecki się dogada z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Kosiniak-Kamysz był niezwykle kuszony w tej sprawie, to symptomatyczne jest to, że Kosiniak-Kamysz pierwsze co zrobił, to pojechał do Donalda Tuska i go poinformował o tym, że taka rozmowa była. Nawet aparat PSL-owski miał pretensje, że Kosiniak-Kamysz nawet najpierw nie pojechał do nich, nie pogadał z nimi na ten temat, tylko od razu pojechał do Tuska. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Spójrzmy na sejmiki wojewódzkie. Ile razy tam PSL był kuszony, żeby przejść na drugą stronę? A kto przeszedł? Kałuża. Polityk Nowoczesnej. To PSL zawsze pokazuje i tu trzeba oddać im sprawiedliwość, że to prawda. Byli kuszeni w sejmikach wielokrotnie, ani razu nie zerwali koalicji. Trzecia sprawa. Moim zdaniem podstawowym spoiwem obecnej koalicji 15 października jest Jarosław Kaczyński. Dopóki Jarosław Kaczyński jest liderem tej partii, póty Kosiniak-Kamysz, który jednak jest nadal bardzo silny. Ja rozumiem, że tam się mówiło, że i Sawicki i to i tamto, ale Kosiniak-Kamysz jest bardzo silny w swoim ugrupowaniu. Nie będzie żadnego ruchu w kierunku PiS-u w momencie, kiedy ten PiS będzie taki, jak jest dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim na czele. To jest moja hipoteza. To czy ja mogę punkt czwarty? Tak. To jest kwestia, ta decyzja egzystencjalnego przetrwania PSL-u, tak? Jeżeli PSL decyduje się na wejście w jakieś konszachty z Prawem i Sprawiedliwością, to musi liczyć się z tym, że ta ponad 130-letnia historia ruchu ludowego może w bardzo szybkim czasie dobiec końca. Bo co robi Jarosław Kaczyński z przystawkami? Po prostu je szybciej albo nieco wolniej zjada. No więc ja zgadzam się z przedmówczyniami. Natomiast myślę, że to, co obserwujemy z trochę innych stron, to jest element próby doprowadzenia do czegoś, o czym kiedyś profesor Zybertowicz pisał jako rozedrganiu. To znaczy, wydaje mi się, że jest teraz taki moment próby rozedrgania PSL-u. Rozwibrowania. No bo oczywiście niektórzy ludowcy utrzymują bardzo dobre relacje z politykami PiS-u, bo może w przyszłości nie wiadomo, co się wydarzy oczywiście. I myślę, że to się nie powiedzie. Natomiast w momencie, w którym wygrywa Trump, to może się okazać, że to rozedrganie i to rozwibrowanie przyspiesza i tutaj w ogóle też się pojawia nowa dynamika, bo moim zdaniem rośnie nam wtedy dużo silniejszy Andrzej Duda. I w tej całej układance prezydenckiej, Jarosław Kaczyński i tak dalej, nagle to Andrzej Duda ma telefon do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jednak Kosiniak-Kamysz sobie w tych grach wewnętrznych jakoś radzi. Rzeczywiście jego pozycja nadal jest niezagrożona. Między innymi został ułaskawiony Sawicki, o którym wspomniałaś, ponieważ dostanie biogazownię, czyli temat, z którym już od X lat chodzi, że PSL wejdzie w ten temat, zacznie popierać i zacznie go tam na forum rządowym bardziej właśnie rozpowszechniać. Więc reasumując, według mnie Kosiniak na razie nie jest zagrożony, ale tak jak powiedziałeś, zawsze tam są jakieś Pawlaki, które gdzieś tam próbują i zawsze czekają na swoją okazję. Ale zauważcie, że jeśli chodzi o ocenę podkomisji Antoniego Macierewicza,
to nie było tak, że wystąpił sam Cezary Tomczyk, który jakby brał odpowiedzialność za to, tylko jednak konferencję zaczął wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wygłosił no, takie miażdżące przemówienie pod adresem Macierewicza i jego ludzi. To nie jest sygnał, że ktoś chce się tutaj układać. Zresztą na tym dokumencie nie widnieje pieczątka Cezarego Tomczyka, tylko wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przyjmuje ten dokument 800-stronicowy do wiadomości. A dla Kaczyńskiego to jest kluczowa sprawa. No, a dla Dudy? Nie, dla Dudy w mniejszym stopniu, tylko że problem polega na tym, że nawet jeżeli Trump wygrywa, to ja się zgadzam z tobą, że tutaj znaczenie Dudy w obozie PiS wzrośnie, bo on ma telefon do Trumpa, tak? Ale z drugiej strony przyjdzie ci Tomasz Sakiewicz, którego Kaczyński już nie znosi, bo Sakiewicz ma tak rozbudowane ego i twierdzi, że jak Donald Trump był u niego w telewizji, to on też już ma Donalda Trumpa niczym, nie, rozumiesz? No, telefon też, ale Rachon jest. Tak. Więc... rozumiesz, więc tutaj parę osób pretenduje do roli, wiesz, takich kreatorów rzeczywistości. Tak, tak. Zabawne jest to, że Sakiewicz koniecznie chce się dostać do gabinetu na Nowogrodzką, a Kaczyński go nie wpuszcza nadal, bo Kaczyński ma do niego pretensje o to, że w Republice, wiem, że trudno w to uwierzyć, ale Kaczyński ma pretensje do Republiki, że pojawiają się tam opinie negatywne dla Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. To jest tak śmieszne. Bo to ma być pas. Chyba zacznę oglądać. Słuchajcie, zostawmy PiS, przejdźmy na drugą stronę, porozmawiamy o Platformie. Zaczęliśmy od Radosława Sikorskiego, jego aktywności. Jak czujecie, w jakim kierunku to zmierza i czy tu już jest pozamiatane? To ja może nie powiem, co czuję, tylko co słyszałam na mieście. Politycy Platformy Obywatelskiej oczywiście dostrzegają, że Radosław Sikorski walczy. Z lekkim uśmiechem komentują jego aktywność w mediach społecznościowych, gdzie Radosław Sikorski ociepla swój wizerunek. Dużo jest takich zdjęć rodzinnych, Radosław Sikorski na rowerze, Radosław Sikorski jadący pociągiem. Jeden z polityków Platformy Obywatelskiej zastanawiał się głośno, kiedy ostatni raz Radosław Sikorski jechał pociągiem i pewnie było to z Londynu do Cambridge, tak? Więc oczywiście ta aktywność jest dostrzegana, ona jest odbierana pozytywnie, to znaczy, że mamy dwóch mocnych kandydatów, każdy nadawałby się świetnie na kandydata na prezydenta, ale jednocześnie usłyszałam, że w Platformie Obywatelskiej jest takie przekonanie, że tak długo lokowano produkt w postaci Rafała Trzaskowskiego i tak długo powtarzano wyborcom, że Rafał Trzaskowski będzie najlepszym prezydentem i najlepszym kandydatem na prezydenta, że teraz widownia mogłaby być zaskoczona, gdyby to nie Rafał Trzaskowski został wskazany przez Donalda Tuska. Decyzję oczywiście podejmie Donald Tusk, bo kiedy pytałam o to, jak ten proces decyzyjny będzie wyglądał, jak ta decyzja będzie wykuwana, to usłyszałam najpierw, że oczywiście zarząd partii, Rada Krajowa podejmą decyzję, ale że tego kandydata rekomenduje Radzie Krajowej i zarządowi Donald Tusk, czyli de facto będzie to jednoosobowa decyzja kierownika. Wydaje mi się, że jednak Radosław Sikorski ma małe szanse, walczy, ale ostatecznie w Gliwicach 7 grudnia, bo ponoć ta konwencja Platformy ma się odbyć w Gliwicach, na Śląsku, wielu wyborców, warto się tam pokazać. Będzie to Rafał Trzaskowski. Mi się wydaje, że jednak więcej jest tutaj spinu ratusza, gdzie jednak ja zauważyłem pewien niepokój, który pojawił się teraz właśnie, kiedy widać rzeczywiście tą aktywność Sikorskiego, który też jeździ po kraju, też wrzuca zdjęcia z jakichś spotkań. No jest to rzeczywiście niezwykła sytuacja, bo tak jak mówisz, to nie jest człowiek, który by w ten sposób do tej pory działał. Ale widzę ten spin ratusza i trochę lęki niepokój. Między innymi taka była rozpowszechniana też plotka, że ponieważ będzie to spotkanie, to w Gliwicach zdaje się, będzie ten kongres, gdzie będzie wskazany kandydat, że to musi być Trzaskowski, bo ponieważ żona Trzaskowskiego jest tam z Rybnika, no to z okolic, to zdaje się, że to jest na pewno będzie on. No jest to taki czysty spin wrzucany według mnie przez ratusz. Czyli ten niepokój tam się pojawił, czyli dostrzeżono właśnie, że jednak Sikorski nagle pnie się. Zresztą smutną minę Rafała Trzaskowskiego widzieliśmy na tej konwencji Platformy Obywatelskiej 12 października.
października. On siedział jakiś taki zafrasowany, zasmucony, zadumany, a owacje po przemówieniu większe otrzymał Radosław Sikorski. Ale ostatecznie zdecydują, moim zdaniem, sondaże, czyli te sondaże, ja tak które pokażą, kto wygrywa w drugiej turze. To bo mogę wam powiedzieć. To, że w pierwszej ktoś ma tyle, a ktoś ma mniej, to nie ma znaczenia jeszcze. Najważniejsze, kto będzie miał w drugiej turze. Chociaż ja słyszałam od polityka Platformy Obywatelskiej, że w tym tygodniu był z premierem dyskutowany sondaż, który został zrobiony dla Wirtualnej Polski i który był symulacją. To znaczy w jednym sondażu wystawiono Rafała Trzaskowskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a w drugim wystawiono Radosława Sikorskiego. I jeżeli jest to Trzaskowski, to w pierwszej turze ma 39% i pozbawia tlenu innych kandydatów, takich jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Mentzen czy Hołownia. Natomiast jeżeli jest to Radosław Sikorski, to w tej pierwszej turze zdobywa 25% głosów, przegrywa o włos z Nawrockim, którego w tym sondażu wskazano jako kandydata PiSu i daje więcej tlenu konkurentom, czyli Hołowni, Dziemianowicz-Bąk i także Mentzenowi. Oni nagle wyrastają, Mentzen i Hołownia, na wyniki dwucyfrowe. I jeszcze jedna rzecz, którą usłyszałam od polityka Platformy Obywatelskiej, że jeżeli PiS faktycznie pokaże swojego kandydata, tak jak najpierw planował 10 albo 11 listopada, co to prawdopodobnie, oczywiście, co nie jest pewne, to wówczas i proces decyzyjny w Platformie przyspieszy, nie na takiej zasadzie, że kandydat koalicji zostanie ogłoszony wcześniej niż ta konwencja gliwicka 7 grudnia, ale że na przykład zostanie wysłany jakiś sygnał do elektoratu, taki na przykład, że Radosław Sikorski mówi, że on jednak nie będzie kandydował, nie ubiega się o te nominacje, żeby sytuacja była już czysta i że było wiadomo, kto pozostaje w kontrze do kandydata wskazanego Prawa i Sprawiedliwości na placu boju. A proszę mnie nie oceniać, że jestem teraz team Sikorski, ale ja tu chciałem powiedzieć, że jednak w drugiej jesteś turze... Jesteś team Czarnek. Może być Czarnek i Sikorski. Że jednak w drugiej turze on może ściągnąć ten elektorat mniej przewidywalny, który się nie pojawi przy u Trzaskowskiego. Mhm. On może ściągnąć trochę tego elektoratu PSL-u, on może ściągnąć trochę elektoratu Konfederacji, a także Lewicy. Dlaczego? Bo Sikorski ma, atutem jest jego żona, która mimo wszystko jest czytana także przez lewicowych publicystów, tak. Jest postacią i może być jego jakimś argumentem. Więc on w drugiej turze ma szansę, nie mówię, że koniecznie, ale może ściągnąć także część tego elektoratu, którego Trzaskowski nie ściągnie. No ja bym tutaj dołączyła się do wcześniejszej wypowiedzi Mariusza, to znaczy brutalna prawda jest taka, kandydatem będzie ten, kto ma w sondażach w drugiej turze największe szanse na zwycięstwo i to te badania zdecydują. Wiadomo, że wszystkie partie wydają masę pieniędzy na badania rozmaitych opcji. Natomiast jeżeli, powiedzmy, w pierwszej turze, można powiedzieć, że pierwsza tura się nie liczy, tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli w pierwszej turze Trzaskowski zdobywa o wiele więcej głosów niż Radosław Sikorski, to też ma znaczenie. Psychologiczne. Dlatego, no tak, oczywiście, dlatego że jest zawsze kwestia tego, ile człowiek dociągnie z tej puli, którą zyskał w pierwszej turze, do tej drugiej tury. Więc moim zdaniem dzisiaj najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Trzaskowski i dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że on najlepiej w tych badaniach wypada, że on ma największe szanse na wygraną, niezależnie od tego, co byśmy sądzili. Oczywiście sytuacja zmieniłaby się całkowicie, gdyby, nie wiem, stało się coś takiego, że nagle koalicja się będzie rozpadać, albo Putin zrobi coś takiego, co oznacza wzrost jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, tak? To wtedy różne scenariusze są w grze, bo dodajmy, bo może nie wszyscy pamiętają, że formalnie przecież kandydaci będą zgłaszani dopiero wiosną, tak? To znaczy w marcu. Jest mnóstwo czasu. Więc w zasadzie do marca wiele rzeczy może się w tej sprawie wydarzyć. Wystarczy, jakaś paczka wybuchnie w jakimś samolocie cargo, który spadnie nad Polską, prawda? Tak, i nie można po prostu wykluczyć jakiejś dynamiki zdarzeń, która wywróci te kalkulacje, które dzisiaj robimy. Tylko, bo my strasznie dużo mówimy o tych sondażach, oni wszyscy mówią strasznie dużo o tych sondażach, cały czas są te badania. Tylko, że i tu jakby słowo heretyka, ale my badamy rzeczywistość teraz, a nie za 6 miesięcy. Tak. Więc te badania też, mam wrażenie, że jednak zgaduję, taki Donald Tusk i jego ludzie, którzy też rozumieją i znają badania, czy Jarosław Kaczyński, nie patrzą wyłącznie na ten wynik, tak? I czy to jest 36, czy 37, ale też na przykład, tam jest bardzo silnie badane... Znaczy pytanie, czy są robione także prognozy, tak? Prognozy, które są, ale fokusy... Czymś zupełnie fokusy, ja chciałam właśnie dorzucić fokusy, to znaczy badanie szczegółowe. W takim wariancie... Bo fokusy też są bardzo ważne, a nie mamy do nich dostępu, tak? To znaczy, to są bardziej szczegółowe badania, które pokazują, jak dane
dany kandydat jest postrzegany w kontekście różnych... Od razu wyjaśnijmy, że to badania jakościowe, spotykają się badacze z wyselekcjonowaną grupą, na przykład z elektoratem Koalicji Obywatelskiej, i omawiają kolejne nazwiska, tak? I słuchają, co mówią ludzie na temat Trzaskowskiego, Sikorskiego, jak ich postrzegają. Więc ja muszę słowo na Applebaum, bo wydaje mi się, że ona zarazem jest bardzo dużym atutem Radosława Sikorskiego, ale też może być obciążeniem. Znaczy na przykład w tym kontekście trumpowskim. Znaczy, ja nie do końca rozumiem, jakim cudem Radosław Sikorski z jednej strony mówi o tym, że on jest świetnym kandydatem w przypadku, jeżeli wygrywa Trump, a z drugiej strony jego żona porównuje przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych do Hitlera, tak, to Stalina jest i Mussoliniego w jednym. W sensie to jest i tak samo, wydaje mi się, tak jak ona może grać w elektoracie lewicowym, to niekoniecznie w każdym elektoracie ta postać będzie tak dobrze. A ja tutaj rozumiem, o co chodzi. Prawo i Sprawiedliwość będzie tłumaczyło zwycięstwo Trumpa na swoją korzyść na takiej zasadzie: my się z Trumpem lubimy, tak, więc możemy się z nim dogadać. Nasz prezydent może się z nim dogadać. Z kolei Sikorski nie pozycjonuje się jako ten, który może się z Trumpem dogadać, tylko który jest w stanie z nim twardo rozmawiać. Tak. To jest ta różnica. Tak, nie można Sikorskiemu tego odmówić, bo zawsze był asertywny w stosunku do amerykańskiej administracji, co ja cenię. I to nawet tak. I to nawet chyba jeszcze jak był ministrem, moim zdaniem, w rządzie pisowskim. Tak, to już nie wypominając. A Sikorski, przepraszam, jeszcze ma też jeden taki kamień u szyi. No to jest jednak Roman Giertych, który jest dla wielu środowisk nie do przyjęcia. I to jest moim zdaniem właśnie... To jest problem jego. A propos badań i tego, jak Donald Tusk podejmuje decyzję, patrząc na badania, to znaczy z badań wynikało, że Roman Giertych obniża wynik wyborczy Platformy, a koniec końców wtedy w sierpniu 23 mimo wszystko została podjęta decyzja, że Roman Giertych jest jakimś tam zasobem w różnych tematach, czy rozliczeń, czy przesunięcia moim zdaniem trochę w prawo i jakby takiego umocnienia tych wątków migranckich też, i jakby tam zapadła decyzja wbrew badaniom, tak? Więc tymi badaniami, z tymi słupkami to jest tak, że wszyscy o nich mówią, wszyscy je używają do swoich celów, ale koniec końców jednak... To znaczy, to badanie, o którym mówisz, to wydaje mi się, że pokazało taką dziwną sytuację 50-50, to znaczy jeśli chodzi o reakcję elektoratu Koalicji Obywatelskiej w sprawie startu Giertycha, to połowa była przeciw, a połowa była za, przy czym po decyzji Tuska i wyjaśnieniach Tuska, ta proporcja się zmieniła trochę na korzyść Giertycha. Okej, ale wiesz, chodzi mi o to, że to nie było tak, że oni mieli takie oczy, że dobra, to bierzemy Romana Giertycha, to nam ten, to... no dobrze, to słuchajcie, podsumowując tą część, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Tu chyba wróżki nie potrzebujemy, prawda? Raczej obstawiam Rafała Trzaskowskiego. Też się zgadzam. A żeby coś się działo, bo tu się dzieje, zapytam was, a Donald Tusk? Nic? Chyba już nikt? Nie. Nikt? Nie, no ja mówiłam o Tusku tylko w kontekście, jeżeli by gwałtownie wzrosło zagrożenie zewnętrzne. Tak, jeżeli coś by się wydarzyło w tym czasie styczeń, marzec, takiego, co by rzeczywiście wywołało swego rodzaju atmosferę większego zagrożenia ze strony Rosji. Po raz kolejny Donald Tusk dementuje, tym razem na portalu X. Na pewno nie będę to ja. Czyli na przykład pokój na Ukrainie, tak, które obie strony mówią, że jest sukcesem, ale my wiemy, że nie jest sukcesem dla nikogo, tak? I przesunięcie niestety tego punktu ciężkości w stronę Polski, tak, czyli tego zagrożenia ze strony Rosji w stronę Polski, tak? To wtedy mówisz o takim scenariuszu. Albo krajów bałtyckich. No ale to jest chyba jednak... To jest nadal w stronę Polski. Ze sobą zbieżne. Jeżeli kraje bałtyckie, to i nasz przesmyk suwalski wtedy jest zagrożony. No i pamiętajmy, że to oczywiście jest efekt domina, bo trzeba pomyśleć, kto będzie premierem. W takim układzie, jeżeli Tusk wystartuje na prezydenta. To znaczy wtedy jest wariant systemu prezydenckiego, czyli nie wiem, na przykład Siemoniak i mamy system prezydencki, bo nadal rządzi Donald Tusk, ponieważ on decyduje, co zostanie podpisane. Szczególnie, że to jest sytuacja wielkiego zagrożenia i potrzeby właśnie jedności. Tak, także to jest system prezydencki i Tusk nadal jest właściwie, tylko będzie zwoływał po prostu rady gabinetowej. Tylko pamiętajmy, że jeżeli jakiś polityk obejmuje stanowisko, które to stanowisko daje władzę,
a w Polsce to premier rządzi, a nie prezydent, to bardzo często ktoś dorasta do tego stanowiska i zaczyna tę władzę też pozyskiwać. Więc ja wcale nie zakładam, że jeżeli Donald Tusk dostanie się do pałacu, to że będzie miał takie narzędzia wpływu na kolejnego premiera, że będzie mu dyktował warunki. Tak? A ja jednak uważam, że to byłby system prezydencki i Donald Tusk by dyktował te warunki, dlatego że jest niekwestionowanym liderem w swoim ugrupowaniu. I to nie jest przypadek Dudy, a na koniec ma, powiedzmy, podpis pod ustawą może złożyć albo go nie złożyć. Także ja bym raczej zakładała tutaj wariant prezydenta. Ja też uważam, że to jest model francuski bez zmiany konstytucji. To jest taka dziwna konstrukcja. Słuchajcie, zostało nam mało czasu, więc proponuję, że zrobimy sobie teraz wolne wnioski. Czy ty chciałbyś opowiedzieć o Orlenie? No bardzo chętnie, bardzo chętnie. To... I proponuję, że wtedy tak, Orlen, raport Macierewicza i jeszcze może Magdalena Jotti, to co się dzieje w Razem, jak się dobrze czujesz tym tematem. Dobra, super. Bo ja jestem obajtkologiem, tak jestem tutaj w redakcji. Ja też lubię. Gratulujemy. Ale to akurat nie o Obajtku. A Daniel Obajtek chce zapłacić kaucję za księdza Michała Olszewskiego. No pewnie masz tego, na pewno masz tego. To akurat nie bezpośrednio o Danielu Obajtku, tylko to dotyczy, ale oczywiście pośrednio tak, no bo Daniel Obajtek zarządza całą grupą Orlen. Chodzi o to, że Fundacja Orlen wreszcie ujawniła, gdzie poszły wielkie darowizny. Ujawniła, że w roku wyborczym 2023 180 milionów złotych ze strony Fundacji Orlen poszło tylko na darowizny i to było trzy razy więcej niż w roku poprzednim 2022. I tam między innymi znaleźliśmy 5 milionów darowizny na Lubelską Fundację, która zajmowała się tuż przed wyborami parlamentarnymi, wypuściła taki spot, który opanował w ogóle internet, który mówił o tym, że należy iść na referendum, tak? Tylko, że ten cały spot, jak się go obejrzy, to jest, co przedstawia w negatywnym świetle opozycję. Mieliśmy tam Donalda Tuska, który się witał z Putinem, no, który witał się z Angelą Merkel i były podpisy czytane przez lektora, czy chcecie, aby ci, którzy podnieśli wiek emerytalny i sprzedali polskie przedsiębiorstwa, doszli do władzy i tak dalej, a potem widzieliśmy piękną, uśmiechniętą rodzinę i właśnie przekaz typowo pisowski. No i okazało się, że za ten spot, który audytorzy Orlenu określili, że właśnie przedstawiał w negatywnym świetle ówczesną opozycję, zapłacił Orlen, no, Fundacja Orlenu. Poszło to w tam 5 milionów 100 tysięcy, niemałe pieniądze. W tej chwili audytorzy Orlenu będą chcieli przekopać dokumenty nie tylko tej fundacji, ale też innych i być może zażądać zwrotu tych pieniędzy. Ta fundacja z Lublina jest powiązana z PiS-em, bo członek Rady Nadzorczej był wcześniej dyrektorem, szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Pracy. Jeden członek zarządu był wojewódzkim komendantem ochotniczych chówców pracy. W Radzie Nadzorczej zasiadał też jeden z radnych PiS-u, więc jest z tego kręgu pisowskiego. No, a Orlen w ten sposób tłumaczy się, znaczy jak się tłumaczy poprzedni zarząd, tego nie wiem. No wiem, że teraz się tłumaczy, że no przebadaliśmy i będziemy chcieli ewentualnie zwrotu tych pieniędzy. Poczekaj, czyli ty nam mówisz, że Orlen był wykorzystywany politycznie za poprzedniej władzy? No i to chyba nie jest dla ciebie nowość. Wiele spółek, ale tutaj mamy konkretne liczby oczywiście. Dwa zdania na temat tego raportu, który został przedstawiony przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i wiceministra Cezarego Tomczyka. Otóż to, co jest tam, właściwie tam jest wiele śmiesznych rzeczy. Można by powiedzieć, że to jest śmieszne, gdyby nie to, że generalnie historia jest tragiczna, bo tam mamy wymianę maili nerwową pod tytułem: gdzie są dowody, które wzięli od prokuratury i nie zdołali ich zwrócić, ponieważ je po prostu zgubili. Przenosili z Klonowej na Kolską i pogubili te dowody. Ale bardzo ciekawe było to, że było zestawienie wypowiedzi Macierewicza w Sejmie, który twierdził, że nic nie zginęło, tylko po prostu zostało przekazane do tego NIAR-u, to jest ten National Institute for Research of Aviation albo coś takiego, czyli to ten instytut z Wichita University, gdzie
Macierewicz wysłał właśnie zapotrzebowanie na analizę. I Macierewicz to mówi, że wszystko jest, a potem okazuje się, że w momencie, kiedy prokurator generalny zażądał od Macierewicza zwrotu tych dowodów i tamte pisma były słane i do Błaszczaka też, że żądamy, żebyście oddali, bo to jest utrudnianie śledztwa i tak dalej, to Macierewicz odpowiedział, że zabrał je niejaki Glenn Jorgensen. A pamiętacie, kto to był Glenn Jorgensen? To jest mąż Ewy Stankiewicz, pasjonary smoleńskiej, która też jakoś ostatnio zaginęła. I Glenn się pokłócił z Macierewiczem w którymś momencie. Jeden z tych ekspertów, którzy opisywali raport wczoraj, powiedział, że Glenn trochę odzyskał zdrowego rozsądku, jak się pokłócił z tym Macierewiczem. W każdym razie ewidentnie Macierewicz zwala na Glena, że wziął te dowody, a w Sejmie twierdził, że to zostały wysłane do Wichita University, przy czym generalnie potem są kolejne maile, kiedy właśnie widać, że oni po prostu je gdzieś zgubili, a Wichita University odpowiedział, że oni nigdy nie mieli tych fragmentów samolotu, nigdy ich nie dostali i nie mają co zwracać tak naprawdę. Więc to są po prostu tragikomiczne historie i do tego jeszcze ostatnie zdanie, mój ulubiony fragment, jak ci eksperci, których Macierewicz zatrudnił, przedstawili mu ekspertyzy, które się Macierewiczowi nie podobały, bo jak tam Berczyński czy ktoś napisał, Brzoza powraca jak wampir, to rozumiesz, okazało się, że Macierewicz po prostu im powiedział, że albo zmienią konkluzję swoich badań, albo faktury nie będą zapłacone. O. Nie, albo to jest mój chyba ulubiony dowcip po Polaku, który dostał dwie kuleczki, jedną zgubił, drugą popsuł. Mam wrażenie, tak, że to jest chyba to jest właśnie przypadek podkomisji smoleńskiej. Ale jeszcze ostatnie zdanie, jaki jest spin PiSu, bo popatrzyłam w mediach społecznościowych. No. To jest ciekawe. Oni widzą, że to jest nie do obrony. I teraz piszą tak. Podkomisja smoleńska to jest osobna sprawa. Ale przecież, jak była katastrofa, to pojechała tylko Ewa Kopacz, mówiła, że wszystko zostało przebadane i tak dalej. Czyli przekierowanie natychmiast opowieści w inną stronę, jak najdalej od podkomisji smoleńskiej. Bo to jest jednak moje pytanie do ciebie i chwilę bym tu się zatrzymał jednak. Znaczy, czy ty masz wrażenie, że ten temat jeszcze z nami zostanie? W sensie, czy to jest tak, że to jest koniec, że ten raport to jest sklamrowanie tej historii i już wszyscy będziemy mogli odetchnąć i z obu stron tak naprawdę, w sensie ze wszystkich, we wszystkich miejscach na scenie politycznej, czy to jest tak, że tak, wraca jak wampir? Po pierwsze, mamy jeszcze wystąpienie w przyszłości prokuratury wojskowej, która prowadzi śledztwo i tu trzeba podkreślić, że prokuratorem, który nadal prowadzi to śledztwo, jest człowiek, który robił to też także za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nikt nie został zmieniony. Są zawiadomienia do prokuratury, które będą badane. Poza tym osobną sprawą, znaczy chodzi mi o śledztwo smoleńskie. Oni ogłoszą w tej chwili to, co dostali od tych laboratoriów zagranicznych w tej sprawie i prawdopodobnie w tych wątkach zamachowych to będzie zmierzało do umorzenia śledztwa. Natomiast pozostają w mocy oczywiście oskarżenia tych kontrolerów lotu, ale one były zawsze wobec tych kontrolerów rosyjskich. Były te oskarżenia, tyle tylko, że była zmieniona kwalifikacja, że umyślnie albo nieumyślnie, ale to było zawsze. I kolejna sprawa to o czym powiedziała Karolina, czyli do zawiadomienia do prokuratury, między innymi w sprawie zgubienia tych dowodów, bo tutaj jednak elektorat Koalicji Obywatelskiej domaga się tego, żeby w końcu ten Macierewicz za tę chucpę został ukarany. Więc ta sprawa będzie wracać, ludzie będą oczekiwali od prokuratury naprawdę porządnych tutaj analiz i badań, żeby jednak ktoś za tę chucpę został rozliczony. Czy jednak będzie siódmy sezon House w Smoleńsku? Tak, będzie. Karolina. To ja tylko uzupełniająco. Maciej Lasek wczoraj napisał tak. Mam nadzieję, że to koniec mitu smoleńskiego. Przypuszczam, że wątpię. Tak. Mit smoleński z nami zostanie. A jeżeli chodzi o razem, to razem tradycyjnie. Osobno, słuchajcie. Tak, wczoraj rozmawiałam w wywiadzie politycznym z senatorką Anną Górską, jedną z tych parlamentarzystek, które opuściły razem. Było widać u pani senator duże emocje i że to była dla niej trudna decyzja. To było jej pierwsze ugrupowanie i myślała, że będzie to ugrupowanie jedyne. A jednocześnie te parlamentarzystki, które opuściły razem, o czym zresztą mówiły na konferencji prasowej i w późniejszych wywiadach, coraz bardziej czuły, że to nie działa,
że ta partia już w zasadzie nie istnieje, że trzeba jednak brać odpowiedzialność, próbować zrealizować cokolwiek, a nie mówić tylko o jakiejś utopii. Wszyscy jesteśmy z ideałów, mówiła Anna Górska u mnie, ale czas przejść do tego, żeby te ideały przekuć na jakieś konkretne rozwiązania i konkretne projekty. Natomiast jeżeli chodzi o szanse prezydenckie Magdaleny Biejat, to moim zdaniem one rosną. Bardzo cicho jest, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie u Lewicy. Także dlatego, że typowane Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Katarzyna Kotula nie mają ochoty rozstawać się ze stanowiskiem ministerialnym, żeby wystartować w kampanii, która oczywiście nie jest kampanią, żeby budować swoją pozycję polityczną, tylko raczej próbą obronienia się przed tym, żeby tej pozycji nie utracić, bo jeżeli osiągnie jedna czy druga kandydatka kiepski wynik, no to wiadomo, że jej pozycja polityczna słabnie, więc Magdalena Biejat, czyli bezpartyjna, ale jednak będąca w klubie parlamentarnym Lewicy jako kandydatka Lewicy, to moim zdaniem duże szanse. Szczególnie, że w wigilię tego wystąpienia z Razem Magda Biejat była w oficjalnym zero u redaktora Dymka i tam mówiła do innego elektoratu niż tradycyjnie mówi Lewica, więc to wydaje mi się jest ciekawe. To może ja jak zwykle humorystycznie na sam koniec oglądałem skoki na główkę Macierewicza i uważam, że te salta i te skoki są tak symboliczne i tak wieloznaczne, że można by je tutaj nawet puścić na tych ekranach i pokazać. Ale oglądało się, przepraszam, w sensie jak? No pokazane zostały w reportażu o Macierewiczu, jak tak? On jest, na tym basenie staje na końcu tej deski i skacze i kręci salta do tyłu, do przodu. Naprawdę przepiękne. No ale mówię, to jest wielka symbolika. Skoki na główkę Macierewicza. To za tydzień nas nie ma, ale za dwa tygodnie rozumiem, że przynosisz tego VHS-a i odpalamy. Obejrzymy. Tak jest. No dobrze, słuchajcie, to na tym kończymy 7. odcinek podcastu Dzieje się. Ze mną byli Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM. Karolina Lewicka, Radio TOK FM. Mariusz Gierszewski, Radio Z. A ja, tak naprawdę my mamy dla Państwa niespodziankę. Przygotowaliśmy specjalny kod, który daje aż 30 dni darmowego dostępu do TOK FM Premium. Możecie słuchać podcastów, audycji oraz Radio TOK FM na żywo, bez reklam i korzystając z ekskluzywnych materiałów w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Wystarczy aktywować kod, uwaga, Dzieje się, bez polskich znaków, pisany łącznie, na stronie tokfm.pl/aktywuj. Więcej informacji w opisie odcinka na YouTubie. Wyjątkowo widzimy się i słyszymy za dwa tygodnie. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Państwu dziękuję. Dzieje się. Co piątek o 17:00 słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM.